Artysta wybrał nie ostatnią przez tylu już wielkich mistrzów malowaną scenę samej śmierci na krzyżu, gdy ciało gwoździami przybite, pozbawione już życia i zwyciężone. Styka w malarskiej wizji wybrał chwilę poprzedzającą tragedię ukrzyżowania, gdy męczennik wiary i miłości staje w obliczu śmierci, świadom, co czyni i co go czeka. Prawą stronę obrazu wypełnia widok Jerozolimy przedstawionej w całej okazałości za dni Chrystusowych. Pod murami miasta odbywa się targ świąteczny wśród namiotów koczujących Beduinów, przybyłych na wielbłądach i patrzących obojętnie na roznamiętniony fanatyzmem tłum, który śpieszy z obu bram miasta ku wzgórzu stracenia. Z tłumu wynurzają się zbolałe postaci apostołów. Rzymscy żołnierze odpierają napór tłuszczy, podczas gdy przed szeregami legii Centurion odczytuje raz jeszcze wyrok śmierci. Słucha go grupa niewiast z Matką Jezusa pełną bólu i cierpienia, podtrzymywaną przez ucznia Jana. Tuż przy nich zgnębiony i smutny Łazarz z Betanii i klęcząca Maria Magdalena załamująca ręce. Z drugiej strony obrazu grupa członków Wielkiej Rady z najwyższym kapłanem Kajfaszem i Annaszem w otoczeniu doktorów prawa i starszyzny żydowskiej. Głównym ogniskiem obrazu jest jaśniejąca i promienna postać Chrystusa w białej szacie z opuszczonymi, związanymi rękami, stojąca pod krzyżem swej męki. Krzyże dla dwóch łotrów stoją już wkopane w ziemię, zwrócone na zachód, by klątwy ich nie spadły na miasto. Trzeci zaś, Chrystusowy, za chwilę mają dźwignąć oprawcy.